Okej, najwyższa pora zacząć chyba. Częstsze vlogowanie, tak jak sobie obiecywałem. Co prawda miałem zacząć w lutym, mamy końcówkę stycznia, więc w sumie chyba będzie okej. Nie wiem jeszcze w jakiej to będzie formie, więc zobaczymy. Mam kilka jeszcze problemów, słuchajcie, z kamerą. Mianowicie nie wiem za bardzo, jak ją ustawić w samochodzie. I to będzie chyba największy mankament. Może dzisiaj coś pokminimy. A tymczasem chyba jest rano, więc zacznijmy dzień od jakiejś ciepłej herbatki. Ostatnimi czasy właśnie piję herbatkę rano, pomarańczową. Ja, więc zabierzmy się za to. Dobra, herbatka gotowa i słuchajcie, jak co ranek sprawdzam sobie przede wszystkim wiadomości, co się działo w ogóle w internetach. Co prawda ostatnimi czasy docierają do mnie różne niepokojące informacje odnośnie przeszłości niektórych twórców YouTube'owych, którzy przedstawiali patole na polskim YouTubie i trafili na jakieś inne serwisy, gdzie pokazują różne inne dziwne rzeczy. I oczywiście na ten temat nie zamierzam się wypowiadać, słuchajcie, bo już było kilka informacji. Huśku, wypowiedz się we vlogu na temat tego i tego, który poszedł z YouTube'a na inny serwis i pokazuje sprośne rzeczy. Co się nie zamierzam. Nie jest to moja sprawa, więc mam to gdzieś. Wiadomości są, herbatka jest. Jeszcze trzeba troszeczkę jasno zrobić, bo wiecie, w jednej stronie jest jasno, ale w drugim pokoju jest ciemno, więc pasuje tam coś pokminić, żeby było jasno. Ja. No i słuchajcie, nie wiem jeszcze jaka będzie forma tych vlogów. Czy to będą właśnie vlogi tak codziennie? Chciałbym, żeby to były codziennie, aczkolwiek czasami mam tak, że niewiele się u mnie dzieje, a może nie tyle, że się niewiele dzieje, ale niewiele do pokazania, więc muszę jeszcze tą kwestię jakoś sensownie rozwiązać. No i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, ale myślę, że będzie w porządku. Maja mi kupiła fajny statywik do rączki, jest mi bardzo wygodnie trzymać kamerę. Zresztą może zobaczycie. Dzień dobry. Tutaj mam taki piękny statywik. Super ekstra wygodnie się trzyma. Także cóż, no i tak jak mówię, na dzisiaj plan. Muszę jechać na miasto, muszę pozałatwiać parę spraw, no i przede wszystkim muszę rozwiązać problem, jak zamontować tą kamerę w samochodzie. Zresztą może wy mi coś poradzicie, jak to zobaczycie. Jezus, masakra, jakie zimno. Pierdzielona. No i słuchajcie, jak właśnie zamontować tą kamerkę? Nie wiem. Mam niby sobie taki standardowy uchwyt, nie? Do kamerki. Mogę go sobie przykleić na szybę, tylko że mankament jest jeden taki, że obraz jest odwrócony jak nagrywam, więc muszę sobie go w postprodukcji obrobić i obrócić, tak? To żaden problem w zasadzie. Ale wolałbym mieć właśnie w tej konfiguracji jak teraz, tak? Tylko że widzicie, nie wiem, nie mam do czego tutaj tego przyczepić. Sorry, zakurzony, nie sprzątałem. Nie mam za bardzo do tego czego, jak tego przyczepić. I tu się rodzi, słuchajcie, mały problem, tak? Nie wiem. Wiem, że swego czasu było coś takiego jak takie nitomaty, to się frog coś tam nazywało, coś z żabą. I można było sobie właśnie na deskę rozdzielczą położyć coś takiego i wtedy tam te rzeczy, które na przykład, nie wiem, telefon czy coś nie ślizgały nam się po tej desce rozdzielczej i tak dalej. Tutaj, także myślę, że może coś takiego wykminie, bo w sumie kamera wtedy nie powinna się ślizgać, mam nadzieję, bo w zasadzie jest dosyć leciutka, więc może to będzie jakieś rozwiązanie. No nie wiem, zobaczymy. Podjadę sobie, słuchajcie, do paru sklepów, zobaczymy. Zobaczymy, co wymyślę. A jak nie, no to tak jak mówię, to ewentualnie ten uchwyt i sobie będę po prostu ten obraz odwracał. Tylko pytanko też, jak będzie ze stabilizacją obrazu wtedy, bo wiecie, no różnie bywa wtedy. No zobaczymy. Będę kminił, także jeśli coś wykminię, na pewno dam znać. Jeżeli wy też macie jakiś pomysł, jak zamontować kamerę w samochodzie, taką handycam, to napiszcie w komentarzu, może macie jakieś fajne uchwyty czy coś. Nie wiem. Myślałem nad jeszcze jedną w sumie opcją. Jak widzicie tutaj, tu. Nie wiem, czy to widać. Może sobie zrobię tak. Tu. Wyżej radia jest taki schowek w Oplu, w Karlu. I w sumie, jakbym miał coś takie kuleczki, wiecie, taki trójnóg z kuleczkami, które można zahaczać, może bym sobie zrobił tak, że dwie nóżki byłyby tutaj schowane, a trzecia wypuszczona tam i wtedy też by może się to nie ruszało. No nie wiem, kurczę,
tak jak mówię, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby było dobrze. Bo tak jak mówię, będę chciał was zabierać w różne jazdy ze sobą, a będzie coraz cieplej czy coś, to też z Mają sobie będziemy jeździć. To fajnie by było, żebyście nam też potowarzyszyli troszeczkę w drodze. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja się zabieram, jadę do sklepu, zobaczę, co wykminię. Może coś mi się uda wykminić, jeśli nie, to będę czekał na wasze sugestie, co by tutaj można było zamontować, jak to wykminić. Kurczę, no i powiem wam, mała lipa. Właśnie wróciłem sobie ze sklepu, no i trochę lipa. Ani tej żaby nie ma. Takie jakby przylepnej czy coś. Dalej nie wiem kompletnie jak to zamontować, żeby to było dobrze, słuchajcie, kurde. Chodzi mi to cały czas po głowie i nie wiem. Zresztą nie wiem, ile też będę nagrywał z samochodu tych vlogów, ale dobrze by było mieć coś takiego, nie? Kurczę, no. Mam, słuchajcie, mega problem. Nie wiem, jak to kompletnie zamontować. Niby mam to ewentualnie przystawkę do szyby, ale to wiecie, obraz do góry nogami. Znaczy nie problem sobie to przerzuci, tylko bardziej martwię się, słuchajcie, o samą stabilizację. Niby tutaj mamy pięcioosiową stabilizację i tak dalej w tej kamerze, więc nie powinno być jakiegoś większego problemu. Aczkolwiek wiecie, jak to się jedzie samochodem, gdzieś jakieś drgania czy coś, to już tego nawet najlepsza stabilizacja nie zniweluje. I troszeczkę tego się właśnie obawiam, żebyście nie mieli na którymś vlogu coś takiego, jakieś takie czepawki, więc to odpada. Tak w ogóle, słuchajcie, renderuję filmy na dzisiaj, a raczej na wczoraj, bo to w sumie oglądacie w środę, a to jest dzisiaj wtorkowy dzień. City Skylines oraz Outlast. No i tak jak mówię, jeszcze zastanawiam się między tymi vlogami, jak to zrobić, żeby było dobrze. Czy to zrobić też codziennie? Może dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście codzienne vlogi, takie typu daily. No sobie chyba byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie wiem już, jak rozwiązać takie kwestie, jeżeli w ciągu dnia nie dzieje się nic takiego, co bym mógł, powiedzmy, nagrać, nie? Bo czasami mam takie rzeczy, obowiązki, które w zasadzie nie mam nawet czasu, kiedy nagrać, a chciałbym, żeby to daily się pokazało. Ale to coś wymyślimy. Może napisz w komentarzu, jak wy to widzicie, słuchajcie. Może dzięki temu wpadniemy na jakiś fajny, ciekawy pomysł. Na pewno, słuchajcie, będę chciał, żeby więcej w moich filmach pojawiło się miasta, w którym sobie mieszkam, Tarnowa. Coś tam na pewno będziecie mieć jakieś przerywniki, urywki. Tylko właśnie tutaj ta kwestia montażu tej kamery w samochodzie. Na przystawce jest niby spoko, tylko wiecie, jest ten mankament, że na przystawce sobie przystam i okej, tak, mogę sobie nawijać podczas jazdy, ale chciałbym też, żeby to było w miarę takie mobilne, tak, że mogę sobie tą kamerę odwrócić i nagrać wam kawałek z tej trasy, gdzie sobie tam jadę, czy coś tam robię, tak. A na przystawce jest to kompletnie niewykonalne, żeby nawet tą kamerę wziąć i obrócić w czasie jazdy, czy nawet wygodnie u nią operować, bo po prostu no, trzeba ją odkręcić, przekręcić z drugiej strony, przystać znowu do szyby i tak dalej, i tak dalej. No i to jest troszeczkę problematyczne, że tak powiem. Także wolałbym to w miarę mobilnie, tak? Bo tak widzicie, tak jest o kamerka obecnie tak jak teraz. Trzymam sobie na tym swoim statywie od Mai. Zarąbista sprawa, naprawdę. I cieplutki w rączkę. Także to jest spoko akurat. Mega wygodne i naprawdę fajnie mi się tym vloguje. Nie wiem, jakiś grip to jest. Powiedziałem Maja, kup mi gripa. Na Mikołaja, tak? Na gwiazdkę, słuchajcie. No i Maja gdzieś tam wylukała jakiegoś gripa i w sumie powiem wam, że zarąbista sprawa. Naprawdę świetnie mi się trzyma tą kamerę. Mogę sobie nią oczywiście operować tak jak mi jest wygodnie. No ale zobaczymy. Dobra, no co? Chyba na dzisiaj wszystko. Widzimy się pewnie jutro. Oczywiście nie będę robił już tak dzisiaj akurat, że jest to taki pierwszy vlogacja, to się z wami przywitałem i pożegnam. Ale w kolejnych tam nie będę się jakoś specjalnie witał, że cześć siemano, witajcie w kolejnym vlogu czy coś, tylko po prostu, nie wiem, coś tam sobie będę robił, będę sobie pewnie do was w miarę luźno nawijał. Także słuchajcie, dajcie znać w komentarzu o tym wszystkim, co sobie dzisiaj gadaliśmy. No i może ktoś z was, nie wiem, może ktoś z was w zasadzie montował kamerę typu handycam właśnie w samochodzie. Może macie jakiś sprawdzony sposób czy coś, bo może ja o nim nie wiem. W sumie przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem jakby to się sprawdziło.
Ale dobra, to o tym sobie pogadamy, albo będziemy sprawdzać, jak już będzie, będę w samochodzie i będę mógł to ogarnąć. Zobaczymy. Nie daje mi to spokoju, powiem szczerze, ale dobra. Nie wiem, może do szafy sobie napiszę, zapytam się, jak on montuje swoją kamerkę Sony. Co prawda jest mniejsza, ale może ma jakieś fajne rozwiązanie. Zobaczymy. Dobra, no to do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Pamiętajcie o łapkę w górę tak w ogóle. Jak wam się podobają i koncepcja takich vlogów, to koniecznie dajcie łapkę w górę, bo to motywuje do dalszej roboty i widzę, że wam się to wtedy podoba. Okej, to trzymajcie się.